Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korl i zapraszam do kolejnej części przygód w grze The Tenants, czyli Pira ze drzwi po naszemu najemnicy. Jakoś tak by to... Najemnicy też może być. No dobrze, ale nieistotne. Istotne jest to, że tytuł okazał się bardzo przyjemny i miałem spory problem, żeby powstrzymać się, aby nagrać coś więcej. No i nie poradziłem sobie z nim, więc spotykamy się w kolejnym odcinku, a nawet można powiedzieć w takiej małej serii, bo zobaczymy, ile nam ten Early Access da tutaj zawartości. Wydaje się, że całkiem sporo, co cieszy, a jednocześnie zastanawiam, jak w takim razie będzie wyglądała pełna wersja. Ale to zostawmy na później. Dzisiaj już tak trochę premierowo, można powiedzieć, się spotykamy, ponieważ gra powinna być już dostępna na platformie Steam do kupienia, pobrania i rozegrania. A jakby ktoś chciał spróbować swoich sił, to na kanale Izayuki, z tego co widziałem, aktualnie trwa konkurs. Już niewiele zostało do końca, więc warto się pospieszyć, a w konkursie nagrodą jest kilka kluczyków właśnie do tego tytułu. Więc polecam zajrzeć na kanał Izy, odnośnik do niego można znaleźć w opisie czy też w podpiętym komentarzu, a my za to wracamy do gry. Nieźle. Teraz w końcu możemy zabrać się do wykończenia twojej ciotki. Włości twojej ciotki. No właśnie. Tylko z tego co widzę, pierwsze co musimy obudzić wujka. Wujek, wstawaj, robota czeka. Nie? Nie to nie. Zaglądamy tu, rozpocznij remont. Gotowy na rock'n'rolla? Otrzymałeś właśnie dostęp do narzędzi do budowy i burzenia ścian. Używaj odpowiedzialnie. Jak widzisz, udało nam się odblokować nowe narzędzia remontu zwane przebudową. Wypróbujmy je. Na początek zbóż jedną z wewnętrznych ścian. Dobrze, wuja. Będziemy kruszyć mury, tak? Na przykład ta? Satysfakcjonujące! Sprawdźmy, czy budowanie ścian pójdzie ci tak dobrze, jak ich burzenie. Budowanie. Cyk. To jest gratis? To może byśmy jeszcze jedno dostawili. A nie, to płacimy za to. Aż 50. Ładnie. Widzę, że nie ma dostępu do środka. Jeszcze lepiej. Ale po co komu grzejnik i bezpieczniki? Nieźle. Teraz pora na drzwi. Można je wstawić jedynie w już istniejące wewnętrzne ściany. Spróbuj, czy sobie poradzisz. Drzwi? No to ciśniemy tutaj. Wygląda na to, że znasz już wszystkie podstawy. Teraz wystarczy odhaczyć wszystkie wymagania z listy. Pamiętaj, że im lepszy wystrój wnętrza, tym lepsi lokatorzy będą zainteresowani wynajmem. Ale to już twoja działka. Bierz się do roboty. Leniu, lodóweczka, no to pamiętamy, że u siebie rób jak u siebie, tak? Bierzemy się za konkrety, no to już taką lodówkę, żeby na dobre tu zostało z nami. Może w tej okolicy, przy tej ściance, tu widziałbym w ogóle taki aneks kuchenny. No, no za wiele nie możemy sobie tutaj zaszaleć, patrząc na pieniądze, jakie dostaliśmy. Chociaż właśnie, jeszcze tak informacyjnie, ponieważ chcąc zrozumieć pewne zasady, jak tu działają, rozegrałem ten początek raz jeszcze. Trafiłem na inne chatki, więc jakby się powtórzyły wystroje wnętrz, to najwyżej przyspieszymy te już nam znane. Przy czym sam zakres misji, jaki wykonałem, był identyczny jak to, co do tej pory. Łóżko by chcieli. Łóżko by chcieli. No dobrze, to może coś takiego ładnego na bogato, póki mamy pieniądze? U siebie rób jak u siebie, tylko... Chętnie bym zobaczył lustrzane odbicie takiego łóżka, ale że nie ma, to pójdziemy w taki układ. Cyk, cyk, przestaw. Jest też rozrywka. Gdzie ten kanapę? W sumie po co łóżko, jak mamy... kanapę. Kombinują. Kompakt WC. No, na WC chyba szczędzić nie będziemy. To wygląda w ogóle jak miejsce, w którym mogłoby być WC. Może na tej ścianie. Albo nie. Co tam. I mamy WC. Jakiś papier toaletowy do tego by się przydał. W ogóle może wyposażenie łazienki byłoby wskazane. Wiem, że ludzie też doceniają te szczotki do toalety. No, proszę bardzo. I może kabinę z hydromasażem? Z hydromasażem wbudowanym lub bardziej klasyczna, idealna do mniejszych łazienek. No, my mamy wielką łazienkę, ale i tak, o, i mydło gratis. Dobra. Dobra, chociaż teraz tak patrzę, może ładnie by było, czy fajnie by było wykończyć, zrobić podstawowe remonty, ściany, jak to wygląda. Szkoda, że nie możemy podejrzeć, tak zanim klikniemy, zanim wybudujemy, jak to się tu prezentuje na ścianie, bo no trochę idziemy w ciemno, tak? Czy to będzie ładne, nieładne? Poszedłbym jednak w coś innego. No właśnie, to wszystko jest takie dyskusyjne. Chyba, że... albo klasycznie, o, szara tapeta. Prezentuje się nieźle, schludnie, czysto, ładnie. Myślę, że możemy
na ten moment sobie tak zaszaleć. A jakieś takie drzwi też mamy tutaj dostępne. Chociaż może dobrze by było póki co nie zamykać tej łazienki, bo mamy jeden grzejnik w całym domu. I nie wiem, jakby tam dalej to wyglądało wszystko. Podłogi? Nie, jeszcze zrobimy jakąś ścianę w łazience. Może tu szare płytki. To, co z podłogi zostało, poszło na ściany. I już jest dobrze. Nie, ładnie, ładnie to się prezentuje. W przyszłości, jak będą pieniądze i większe przestrzenie do zagospodarowania, to pewnie zrobimy coś ładniejszego. Ale póki co gramy tak, jak nam tutaj pozwalają. Memphis. Liberty Supra. Albo, a może Greya tutaj. 50 paneli Greya będzie. Prezentuje się całkiem uroczo. Do tego widziałbym jakieś zwykłe płytki w łazience. To jest w końcu dla nas, więc żeby nie zalali nam tego tutaj pięknego miejsca do życia. I myślę, że jeżeli chodzi o ściany i podłogi, to mamy temat załatwiony. Fajnie by było dorobić się tego aneksu kuchennego obiecanego. Lodóweczkę czarną mamy, więc myślę, że... O, indukcyjna. No zawsze to też trochę bezpieczniej, tak? Ale zacznijmy od... Mamy takie szafki z szarym blatem i takie z czarnym. Chyba te z szarym, mimo że odblokowaliśmy ostatnio te z czarnym, to te z szarym jakoś bardziej mi pasują. To ostatnio mi się oberwało za to, że kuchenkę zaraz przy zlewie postawiłem, że powinienem to oddzielić chociaż jednym blatem, co też tym razem zrobimy. Proszę bardzo, i dostawimy kuchenkę. Indukcyjną? A niech. Chociaż w sumie ta szara też da radę. Elektryczna. Elektryczna, tak, indukcyjna. Nie, no indukcja niech będzie. No i na ten moment bym kuchnię zostawił w spokoju. No nie wiem, czy to dobrze, że tak blisko lodóweczki stoi. Cóż, no na tyle nam miejsce tutaj pozwala. Jeszcze ładnie bym udekorował, tak. Zauważyłem, że ludzie lubią tutaj, ja też lubię, takie wiszące kwiatki. Z czemu by nie? Zobaczmy drzwi, czy możemy wstawić. O, drzwi do toalety. Ogra? To już wygląda jak drzwi wejściowe. Drzwi harmonijka. Albo koraliki do toalety. Nie, no to zrobimy takie. No, średnio to pasuje do naszego wystroju wnętrza, ale no chyba i tak dużo daje. Na to liczę. Coś bym jeszcze dorzucił. Można dywan na wykładzinę położyć. Ciekawy układ. Może tak. Na wejście jakieś lustro. Fajnie by było dorzucić może szafkę. Teraz tak nie naszło. Konsola Play X. Teraz tak nie naszło, że może ktoś by się nie obraził na to, jakbyśmy dostawili biurko, tylko że jako tako biurka nie ma. Znaczy, pewnie są, ale nas nie stać. Tu mogą być biurka. No właśnie, 249 najtańsze biurko. No to nic, będzie fotel, a biurko jeszcze się pojawi tutaj w międzyczasie. Wykorzystamy... O, cyk, do gry. Jak... A, nie znam. To przestaw. W oczekiwaniu na biurko. No dużo więcej to nie wymyślimy. Będą pieniądze, to jeszcze tu wrócimy i coś zdziałamy. O, można kawiarkę dostawić. Albo na bogate. Jak się bawić, to się bawić. I do zera. Z kasa. Jest pięknie. Chyba. Jeżeli się okaże, że coś jeszcze musimy kupić, to trochę gorzej. No i to, co zauważyłem ostatnio podczas obróbki. Co prawda w swoim własnym domu nie możemy podejrzeć, ale jak myślę, że takie żółte płytki postawiłem. Ale jak wykonujemy zadania, warto sprawdzić też na procent wykończenia, tak? Bo mam wrażenie, że to wpływa też na jakość odbioru. Nasz lokal jest już gotowy na wynajem. Wybierz z listy dostępnych akcji dzień otwarty i rozpocznij go. Podczas dnia otwartego zainteresowane najmem osoby przyjdą oglądać oferowane mieszkania. Rozpocznij remont? Nie, rozpocznij dzień otwarty. Prawie ty, znaczy ponad 1000 nam biorą. Pierwsze ogłoszenie jest za darmo. Ulotki. Na pokoje możemy podzielić, czyli co, ktoś wynajmuje łazienkę, a kto inny pokój? Może być, jak płacą więcej. No dobra, ale idą ulotki. Wygląda na to, że mamy naszego pierwszego potencjalnego lokatora. Ależ to ekscytujące. Kliknij na nią i spróbuj wynegocjować korzystne warunki wynajmu. Pamiętaj, że im bardziej najemcom podoba się oferowane mieszkanie, tym bardziej będą skorzy nam za nie zapłacić. No póki co mówisz, że jest dobrze. 26 lat, typ osobowości gracz. Czyli co, koszulka Twitcha tutaj gdzieś na sobie? Zaraz zobaczymy. No, strój taki odpowiedni na Twitcha, więc widać dziewczyna zna się na rzeczy. Pracownik fast foodu, zarobki 81 tysięcy. Wow, jaka szczotka do toalety.
Nie możemy wyprosić gościa, ale możemy poczekać na dalszą ocenę. Pokaż, co ty masz za koszulkę. No kurczę, jak na Twitchu. Widać wszystko, tylko nie... Ale tak, chyba koszulka gracza. No powiedz, że jest fajne łóżko. Jaki fotel gamingowy mamy. No i kwiaty wszyscy doceniają. Nie widziałem, że ktoś opluł kwiaty w tej grze. No, bywało lepiej. Znaczy ocena apartamentu dobrze. Liczę, że spojrzy na coś, co... rozkocha ją w tym mieszkaniu i będzie wręcz wspaniale, dzięki czemu będziemy mogli podbić cenę, chociaż też trzeba zwrócić uwagę na to, jaki dzień miesiąca już mamy. O, krzesło gamingowe, krzesło, kurczę, cały czas dobrze, może to z góry jest narzucone, że tu będzie dobrze. Weź oceń coś jeszcze fajnego. Stół, zobacz jaki stół, mieliśmy go zabrać stąd, to składziko, ale no może teraz oceni stół. O, tak, no dobra, lepiej nie będzie. Targujemy się, dziewczyno. Wybrana kwota. Czyli tak, tu będziemy dopłacać do interesu. Tu moglibyśmy jej zaproponować. Idziemy, wabank, zobaczymy co ona powie. No mamy się targować w końcu, a nie. Zaproponuj warunki. Ciekawe, czy może uciec. O nie, nie, nie. Może jakby zaproponować mniej na start, to by ona podbiła trochę wyżej, tak? Bo przypuszczam, że to jest jakaś forma mini gry. To nie do końca wygląda w ten sposób, że o, bierze wszystko, co jej tu zaproponuję. Znaczy inaczej, że jak zaproponujemy więcej, to ona też wyżej podbije. Ale mogę się mylić. Zaproponuj warunki. I co? Jeszcze trochę i się dogadamy. Patrz, dziewczyno, ty jesteś tu. Ciekawe, czy ona coś może powiedzieć, się wkurzyć na przykład, że nie. O, zaproponuj, cyk. I no dobra. Przyjmujemy. Dobra robota. Mamy naszego pierwszego lokatora. Mam nadzieję, że przyjemnie będzie jej mieszkać w zaprojektowanym przez ciebie mieszkaniu. No a co? Jak u siebie. Sam bym mógł tu zamieszkać. Proszę, jak korzysta. Myślę, że Switcha wzięła. Elitarne kontrakty. Elitarne kontrakty to niepowtarzalne zlecenia, które zaprowadzą cię do bardziej okazałych posiadłości Wondersville. Zawierają one szereg unikalnych przedmiotów, których nie będziesz mógł znaleźć nigdzie indziej. Chyba, że lubisz grać nieczysto i zdecydujesz się zgarnąć kilka z nich dla siebie, dodając je do swojego składzika. Masz ograniczoną ilość czasu na zaakceptowanie tych ofert, więc musisz działać szybko, jeśli masz ochotę na coś ekstra pikantnego. No dobra, bierzemy to, chociaż co tu dostaliśmy? Wiadomości. Cindy Schmidt. Witam, Korle. Jakże piękne mieszkanie. Nadal próbuję zregenerować moją aurę po przeprowadzce, ale mam pewność, że wzmocni się jak nigdy. Oby nasze relacje kwitły jak kwiat lotosu. Namaste. Cindy Schmidt. No dobrze. Namaste. Baw się dobrze, Cindy, streamuj dobrze, a my lecimy na elitarny kontrakt. Szukam jakiegoś niechlujnego architekta, który zrobi mi kajutę dla załogi. Wymagania: stwórz nową kajutę. Budżet: ponad 13 tysięcy oferuje premię, jeśli zlecenie zostanie ukończone w 9 dni. Wystrój ściany, mniej istotne podłogi. Bierzemy to. I lecimy na miejsce. Wow, ale piękna rudera. Cóż to mamy? Rozpocznij sprzątanie. No dobra, wujek, wjeżdżasz. 9 dni tylko. 9 dni, czyli dobrze by było do końca miesiąca się uwinąć. Taki nasz, powiedzmy, wyznacznik. Chociaż zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie. Przede wszystkim zadowolenie klienta. Chociaż rozumiem, że jakbyśmy skończyli szybciej, no to mamy dodatkową premię. Na to liczę. Kurczę, ale urządzić to wszystko. Hej ty, możesz mi wierzyć lub nie, ale zaraz zobaczymy. Jeden z twoich lokatorów wymaga uwagi. Wygląda na to, że coś się wydarzyło w najmowanym przez niego mieszkaniu. Sprawdź swoje wiadomości, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat wynikłego problemu. Usuń pleśń. No wujek. Jak to robisz? Mydłem posmarował i jest. No to wychodzimy, wujek. I przechodzimy do zadania. Możesz wierzyć lub nie. Tak, ale mam tu bandę karaluchów krzątających się po całym mieszkaniu. Co to ma być, co? Przydałaby się jakaś pomoc, szefie. Wygląda na całkiem dziką bandę. O, wygląda to poważnie. W takich sytuacjach zazwyczaj masz dostępne kilka opcji na zaangażowanie, zażegnanie wynikłego kryzysu. Sugeruję rozwiązanie problemu z moją pomocą, aby wzmocnić relacje z lokatorem. Tak jak w Simsach, tak? Zaczyna się zabawa. Na Z? Na Z, psikamy. Dokładnie, teraz pozbędziemy się reszty. Reszty nie trzeba. Ale tu się będzie dobrze spało dziś. Dzięki za pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Super, naprawdę dobra robota. Teraz możemy opuścić mieszkanie. Nasz lokator powinien być wdzięczny za tak sprawną reakcję.
Proszę. Czy na pewno chcesz wyjść? Tak. Wow! Nowy typ zadania dostępny w aplikacji. Zlecenie opieki nad lokatorami. Okej. Kurczę, no, ale to... No, no myślę, że dogadamy się co do czynszu. Dzięki za pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Jak w Simsach te plusiki. Jak w... A, moment! My mamy inny problem tutaj. I czas ucieka. Rozpocznij remont. No dobra, hamak żeglarza, to my naprawdę musimy dla całej tutaj załogi przygotować kajutę. Hamak żeglarza. To może wzdłuż. Beczka ozdoby łodzi, bo się zastanawiam, czy lepiej tak, czy lepiej im przy oknie by było spać. Ale nie, tutaj przy grzejniku to nie będziemy męczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Może tak, każdy dostanie swoją ścianę. Hamak żeglarza. Tak, tak. No ten to wygrał. Albo przegrał właśnie. Ciężko powiedzieć, jak temu z tym słońcem będzie na rano. Ale cyk. No wygląda jak typowa kajuta. Poczułem się nieco jak w Two Point Hospital. Działając tutaj z tymi. Cztery beczki. Ło, to te beczki mogą stanowić szafkę nocną w sumie. Czy na przykład z shiftem można od razu kilka postawić? Ja wiem, że dużo Two Pointa mam w głowie. Można z shiftem od razu kilka postawić, bardzo dobrze. I na wejście beczułka. No i jest. Jedną wielką beczkę też bym im postawił na to wszystko. Niech mają, panowie. Niech się cieszą. Co to jeszcze? Ozdoby łodzi. Wow, świeczka. Busola. To tak. Busola. I dwie świeczunie. Na bogato by się chciał powiedzieć, ale no jednocześnie bez przesady. Gdzie są te rzeczy, co mogliśmy tu podebrać, które tylko na tej misji się zdarzają, tak? Gdzie są te fajne rzeczy, co w naszym składziku miały wylądować? Wykończenie podłogi. Uuu. Dom Ramsey. Panele sosnowe. Nie no, to się chyba tak... trochę ze statkiem może skojarzyć. Albo może trzeba było duże panele? Nie. Ramseya. Tym bardziej, że co to jest oceniane? Mniej istotne podłogi? Nie, no to... robimy pod siebie. I wykończ ścianę. Gorzej, że ściany są dość istotne. A czy my możemy dobudować ścianę tutaj? Budowanie? Moglibyśmy. Nie wiem. Zbudujmy po... A nie. Moglibyśmy... A... Tylko w środku... Ja chciałem tę ścianę. No dobra, to będzie taka. Może docenią to, że dostali ściankę. Nie wiem po co im, ale mają ściankę. Prawie jak spinaczkowa. To co? Coś takiego jak na statku? Czy... brązowy wiatr. Ciemny brąz. Ziemisty brąz. Rozmazany brąz. Kurczę. No ten wiatr kojarzy się z takim sztormem, tak? Chociaż widziałbym rozmazany brąz może. Mam nadzieję, że im się spodoba. Nie wiem jeszcze po co tę ściankę działową wstawiłem, ale jest. Może zależało mu na tym, żeby tak wprowadzić dwa pokoje albo coś. No dobrze. I to wszystko, jeżeli chodzi o kajutę załogi. Tak, o ten podstawowy projekt. Wygląda trochę jak kajuta. Ale jak wejdziemy tu, wyposażenie, no właśnie, wystrój 71%. Można by było dorzucić coś od siebie. Niestety nie wiemy za wiele. Czy nic więcej tutaj na temat sprzątaj mieszkania, remontujemy. Nie wiemy nic na temat preferencji naszych to pływaków i jak im tutaj teraz dogodzić, tak, bo zostawiłbym bar, kuchnię, niech mają, no mamy 13 tysięcy, tak, więc może dobrze by było to jakoś zagospodarować fajnie. Tylko tak się zastanawiam, bo przez chwilę myślałem, żeby tu zamknąć. No nic, to będzie... Albo tu zrobimy kuchnię. O! To powinno im się spodobać. Czyli cyk, wilki morskie. Chodźcie tutaj. Może tak damy na środek. Podwójna szafa? Nie, pojedynczą. Nie będzie szafek na dole. A będą szafki na dole? To szkoda, bo miałem trochę inną koncepcję na to. Dajcie nam zlew kuchenny. O! Mam nadzieję, że kolor im się spodoba, tak? Przestaw. Cyk. Dostaw to do rogu. To przestaw do tego. To może stać. Beczkę bym tylko przestawił tak, żeby... trochę za lodówkę nam robi.
Mam nadzieję, że spodoba im się ten wystrój, który chcemy zaoferować. Drogą lodóweczkę. I cyk, jak miło. Zastanawiam się, czy moglibyśmy dobudować ścianę. Budowanie. Teoretycznie moglibyśmy, ale to by zabrało dużą przestrzeń, a znowu zamykać taką ciasną kuchnię robić, to też nie wiem, czy to jest dobry układ. A z drugiej strony może im by się spodobało, że mają osobną kuchnię na to wszystko. To zróbmy im małą kuchnię. Co prawda zabierze to nieco światła, ale może będzie docenione, tak, przez klienta, że coś więcej to wybudowaliśmy niż takie podstawowe rzeczy. No nie, zróbmy to tu. Jak wygląda teraz kwestia kuchni? Pokój, kuchnia, okej. Nie wiem, czy to docenią, mam pewne obawy co do ich tutaj wykończone ściany, no właśnie, co do ich preferencji, ale ja bym się nie obraził za to, że mi zrobili taką kuchnię tu. Ciasna, ale jest. Trzeba jakoś wydać pieniądze. Jak na statku, niech będą koraliki. O proszę. No nie można nie docenić koralików. A tę beczułkę przestawimy może tutaj. Jest impreza. Do tego dorzuciłbym biurko. Takie mało kapitańskie są, tak? Te elementy wystroju. Ale dobra. Hotel Teddy. A nie, no może Teddy niekoniecznie dla kapitana. Ale dorzucimy coś takiego. Laptop biurowy. I płyńcie przez morze. Mogą surfować w internecie, tak o. Tak rozwiążemy ten problem. Globus się wydaje taki bardzo... bardzo online. No dobra, to globus pójdzie tu. Rzeka zimą. Co jeszcze tu mamy za obrazy? Rzeka zimą. Play hard. To nie będziemy ich może męczyć, ale o. Mapa świata nad beczką. Jak popłyną za daleko, tak to... Proszę bardzo, coś dla fanów. Pływania. W sumie to chyba toalety tu jeszcze nie mają, ale nic nie było na temat toalety. Wymagania w mieszkaniu są zrealizowane. Wystrój 71%. I dalej jeszcze, co gorsza, marudzą. Że bieda. Weźmy tutaj jakieś... Będą chodzić tak, na zewnątrz. Załatwię swoje potrzeby. Weźmy tu jakieś fikuśne roślinki. Dywan. Wygląda jak fala na morzu, czy coś. Powinni być zadowoleni. Jeszcze jakieś lustro przy kuchni. Świeczki. No panie kapitanie. Oprócz tego, że toalety nie ma, no to jest spoko. Można by było tutaj zabrać jeszcze jeden jeszcze jeden segment okna, tak? I dorobić coś, ale no nie przesadzajmy. Albo po prostu taką kuchnię, taką toaletę otwartą cały czas. No chyba jest dobrze. Chociaż te szafki mogłyby być szersze, tak żeby idealnie mieścić się od ściany do ściany. Tak, to by było coś. Co my tu jeszcze mamy? Obraz Miami. Ramka na obraz. Gdybyśmy takie Miami tu powiesili. I dopłynęli do odległego portu. Jakoś wpłynęło to na wystrój? Dalej 71%. Może na wystrój wpłyną tylko te rzeczy, które rzeczywiście oni lubią. Tak, na przykład taka beczka. Dajmy razy... dwa, jeżeli nam pozwolą. O, razy dwa. I teraz wystrój? 68. O! Dobra, czyli jak widać, można. A, chyba że 68, bo tam nie działa tamte prąd. 70. Czyli są rzeczy, które negatywnie wpływają na wystrój, tak z ich perspektywy. Chyba, jeżeli traktujemy te procenty jako coś pozytywnego i negatywnego. Postawmy im busolę na tym. Plus tutaj świeczkę. Chyba te świeczki mi się bardziej podobają. Jak to miało wpływ? 79, no proszę! Chyba mamy ich słaby punkt. Dawać świeczki. Dawać świeczki i busole. Zrobimy taki ołtarz. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Chodźcie tutaj. Wilki morskie. Więcej świeczek. Każdy będzie miał swoje łóżko i swoją świeczkę, tak to. I jak teraz mi się podoba? 79. Co jeszcze mamy z ozdob? A moment, koniec miesiąca. A nie, jeszcze mamy czas. Jeszcze mamy czas na szczęście. Jeszcze jedną busolkę. No,
trzeba przyznać, że na tym etapie mamy dość ograniczone możliwości tutaj, żeby zaszaleć z wyposażeniem, jak widać. To wszystko, co mieliśmy. Może jeszcze jedną beczkę po prostu nie damy na wejście i niech się cieszą. Mamy dość ograniczone możliwości. Zakładam, że w przyszłości będzie to dużo lepiej się prezentowało. 99%! No, to jeszcze jakąś busolkę, ich nigdy za wiele, tak. Może zwykłą małą też im pasuje. Wejdzie i tak będzie narzekał. Tak, 100%, oddajemy zlecenie. A pewnie wyjdzie i będzie narzekał na laptopa. No panie kapitanie, ale to wygląda kapitalnie. No ocenię łóżko. Innego nie było, tak? Sam, no, no i bardzo dobrze. Odejdź od laptopa. Ech, zaczęło się. No właśnie, wiedziałem, że mu się nie spodoba to, co jest... Nie, nie, odejdź od kuchni. No po co ci lustro? Beczkę oceń. O, dobra, możesz oceniać lustro. No i jak czystość tego miejsca? W ogóle oddaliśmy zlecenie w krótkim czasie, kolego. Proszę to docenić. No, wystawiamy opinię. Cyk, odblokowano nowe przedmioty. Karakan Twins. Okej. Dobra. Podoba mi się. No, za rachunki musimy już teraz tu się podjąć zadania? Dobrze. Jak widzisz, możesz opłacić poszczególne rachunki osobno, albo... Ale póki co opłać wszystkie rachunki za jednym razem. Od teraz pilnowanie płatności będzie twoim zadaniem. Ja średnio radzę sobie z cyferkami. No pięknie, pięknie. Opłacone. Ale tu widzę jakiś dług. Nowy typ zadań dostępny w aplikacji. Zlecenie dni otwartych. Odblokowano reklamę w gazecie. Nowe opcje marketingu dostępne przy dniach otwartych. O, i chyba gdzieś karaluchy nam wróciły. Cześć. O, nasza lokatorka zapomniała uiścić. Przyślę fachowca. Wrzuć na luz. Karaluch nie reki, nie ugryzie cię. Wyślę wujka, żeby to ogarnął. Wujek, idziemy z karaluchami, tak? Nie no, nie będziemy płacić tam 1700, czy ile oni za to chcieli, tak? Myśmy zbankrutowali przy takim podejściu do naszych lokatorów, to... Tym bardziej, że wujek jest chętny do pracy, ale przypuszczam, że jakbyśmy tych mieszkań mieli naprawdę sporo, no to nie sposób, szczególnie jakieś duże, za każdym razem wysłać wujka, tak? Dzięki za pomoc w rozwiązaniu tego problemu. No jak miło. No dobrze, ale my mamy inny problem, koleżanka, bo ktoś tu chyba nie płaci nam. Tak, tak. Teraz kliknij na opcję, przypomnij. Okej. Okay. Cześć. Uprzejmie przypominam. Zażądaj płatności, anuluj dług, wypowiedz umowę. Ciekawe, jak można się dogadać, żeby anulować dług. No, no. Zauważam, że jeszcze od ciebie nie dostałem czynszu w tym tygodniu. Nowe opcje długości najmu dostępne przy negocjacjach. 30, 60... A, faktycznie. Faktycznie, bo my to taki trochę booking, to na 30 dni to... No dobra, czekamy na odpowiedź, dziewczyny. Tu się tyle rzeczy dzieje. W ogóle, jak opinia? 4 gwiazdki. No nie jest tak źle. Wybacz, nie mam forsy? Co? To my ci karaluchy tutaj ładowaliśmy, a ty nam nie mam forsy? I co teraz? Dziewczyno, uprzejmie przypominam. A nie możemy. Zerwij umowę. Kurczę, a gdzie zadatek jakiś na wejście? I co wujek na to, że... No nie ma forsy i tyle. Ach ci streamerze. No dobrze, ale rozumiem trochę jej ból. Zobaczmy, nowy typ zleceń jakiś był gdzieś. Ręka, wygoń. Agenci, potrzebuję, by ktoś znalazł idealnego lokatora do jednego z moich mieszkań. Wynajmie. Wymagania. Budżet 700, preferencje kogoś 1944. Przeszłych wynajmów minimum 2. Zobaczymy, jak wygląda ten typ zadań. A do koleżanki wrócimy niebawem. Dzień dobry. Albo mogliśmy sobie zostawić to zadanie, bo tu mamy opis problemów. Kolego, 37 lat, mieścisz się w widełkach, 44 lata, też się mieści w widełkach. Alkoholik, typ osobowości, zawód woźny. Okej, okay, alkoholik, rzeźnik, jeszcze lepiej. Influencer, gangster, 43. No, pięknie. Kogoś przeszłych wynajmów minimum 2. Niezadowalające. No to wybrać gościa, tak? Jeżeli się nie podoba już na tym etapie, to nie będziemy Czy tu każdy na to mieszkanie będzie narzekał? 22 lata, mieści się, wciąż ocenia, kasjer, gracz. O! Bob. Albo Pop. 20 lat, kelner, też gracz. Okej, okay, czekam. Kto projektował to mieszkanie? Jak my mamy komukolwiek cokolwiek sprzedać, jak im się nie podoba, niezadowalająco?
Ja wiem, że to tam lód czy piasek na pustyni powinniśmy sprzedać, tak? Ale no kurczę, jesteś zadowolona? O, ktoś jest zadowalająco, 43 lata, influencer, gangster, o, ma ładne zarobki, myślę, że możemy się dogadać. Ile on już tutaj wcześniej najął tych mieszkań? Znaczy, jakie ma doświadczenie? Otwórz, adres, czyli miał dwa razy był niezadowolony, ale to spoko. My mamy tylko drzwi otwarte poprowadzić. Widzę, że koledze się coraz bardziej podoba. Budżet 700. Myślę, że możemy się targować. Co to jest? Targuj się. No słuchaj, kolego. Co my mamy? No dobra, nie będziemy szaleć tak bardzo. 60 dni. Zobaczymy. Nie patrzyłem, na ile dni tam chcieli, ale... O, tak. Wow, nawet specjalnie się nie marudził. Dobra. Przyjmij aktualne warunki. Jesteśmy dogadani. Alright. Chyba wszyscy są. Budżet 700. Preferencje kogoś 19-44 lata. Przyszłych wynajmów minimum 2. Mamy chyba wszystko. I co teraz, kolego? A termin tutaj w ogóle może się skończyć. A co to jest budżet 600 na 700? A, bo my chyba możemy jeszcze wydać pieniądze na reklamę, tak? Te gazety i tak dalej, żeby zaprosić ludzi. No proszę, wow, jak się rozszaleli. Wybacz, nie mam forcy, właśnie przyszedł do ciebie przelew zaległościami. Przepraszam za opóźnienie, tak się zastanawiałem, czy mógłbyś wykupić mi lepszy pakiet internetu albo telewizji. Musisz żyć z tym, co masz? Nie, no pewnie, czemu nie? Dzięki, teraz działa dużo lepiej. No, streamuję, no zrozummy dziewczynę, że ma potrzeby, które warto zrealizować. Agencja najmu. Jak... 5 gwiazdek. Karol jest tak dobrym handlarzem, że kupiłbym swój dom jeszcze raz. To jest lepsze, niż sobie wyobrażałem. Proszę bardzo. Dużo się tych rzeczy tutaj wydarzyło. I dużo jeszcze przed nami, bo tu widzę też są jakieś typy. Do tej pory robiliśmy to jakby z gwiazdką, ale widziałem jeszcze jakiś nowy typ zadania. O, mam paru hałaśliwych lokatorów, którzy przyprawiają mnie o ból głowy. Szukam kogoś, kto pomoże się nimi zająć. A zobaczmy jeszcze ten typ zadania. Co to jest? Właśnie dostałem wiadomość od mojego gospodarza, że będziesz moim nowym gościem od spraw wszelakich na jakiś czas. Trochę smutne, bo całkiem nieźle się dogadywaliśmy. Miejmy nadzieję, że nie odwalisz przysłowiowej kichy. Z poważeniem, Katie Cliff. Co trzeba? Zajmij się lokatorami. No i? Gangster, co możemy zrobić, Katie, dla ciebie, żeby było lepiej? Podążająca kamera... Sumienność, towarzystwo, ekstrawagancja, kreatywność. No, work hard, ale budżet. Na czym polega problem? Mamy zlecenie na panią. I nie wiem, czy po prostu mamy pilnować ją przez najbliższe 4 dni? Chyba tak. Już nie chcę podążać. A, na dyspację. Zakładam, że będą się pojawiać takie losowe problemy, ale na przykład, nie wiem, karaluchy, tak? I wtedy trzeba przyjść i pomóc dziewczynie. Na ten moment wszystko jest okej, no. Nic nie wymyślimy, no. Do mieszkania jej nie możemy Aha. Głowę potrzymać, tak? Włosy podwiązać? Mieszka 0 tygodnia, 2 dni. Aktualny stan zadowolenia z warunków nieszczęśliwy. Alkoholik, gangster, 36 lat. Spoko, ale ważne, że jest zabawa, tak? Głód, wymiotuje. No w tej chwili to nie wymyślimy nic miłego. Możemy zobaczyć, jak to tam nasze te... Żyje? Dobra, chyba żyje jeszcze. Ten lepszy internet bym zamontował. Ale nie widzę tego. Coś pomóc? Żyje? Halo? Przynajmniej jeden problem z głowy. Chyba. Może napiszmy jej wiadomość z poważaniem. Nie? Nie. Dobrze, możemy się zająć czym innym. O, żyje! No, idealnie. Co my jeszcze możemy zrobić? Składzik. A, tutaj były te rzeczy w składziku. Trzeba było kiedyś wykorzystać, tak? To
Jeszcze przez chwilę ją popilnujemy, tak? No relacje mamy, jakie mamy. Ich akurat nie zmienimy. Przegląd finansów. Sprawdziliśmy. Mapa miasta. To też. No to jeszcze jeden dzień musimy ją popilnować. Nie wiem, czy... Oj. Zajmie się potrzebami lokatora. O! Są myszy? Ja bym wjechał z wujkiem. Zadzwoni nam, że myszy, czy nie? Fire? O, chyba będzie dzwonić. Tak, otwórz aplikację. Wujek, wbijamy. Wyślę fachowca, wyślę wujka, żeby to ogarnął. Wujek, wbijamy. Chodź. Postaw to, tylko żeby nasza dziewczyna nie wbiła się w to. Znaczy, jak coś, to nie jest nasza dziewczyna. Postawimy im w przejściu, to muszą wjechać w te pułapki. Dawaj, wujek. Zostaw coś w tej lokatorce. Cyk. Dzięki za pomoc w rozwiązaniu tego problemu, wujek. Wyjdź tylko. Nie można było zabrać, ale w ogóle ładne mieszkanko. Tak, tak. No, daj jakieś plusiki. No i proszę. Hej, ty, możesz mi wierzyć lub nie. Przydałaby się jakaś pomoc, szefie. Znowu karaluchy? Jeszcze pójdziemy z wujkiem teraz, tak? No bo to jest chwila roboty na tym małym mieszkaniu. Żal mi tego 1000. Lepiej na lepszy internet to zachować. Myślę, że nasza lokatorka to doceni. Mamy to. Dzięki. Oferta last minute. Nowy elitarny kontakt jest dostępny. Kontrakt. Gdzie jest last minute? Tu jest. Nowy baron potrzebuje kogoś, kto naprawi starą willę w centrum slumsów. Pieniądze nie grają roli. Wymagania, całkowita aranżacja posiadłości. Budżet 75 tysięcy. Oferuje premię, jeśli zlecenie zostanie ukończone w 12 dni. Bierzemy to. Ale zadaniem barona zajmiemy się ktoś... O! Chciałem właśnie powiedzieć, że ktoś to chyba do nas jeszcze miał dzwonić, czy zakończyć zadanie. Odblokowano nowe przedmioty. Ładnie. Stół, space, krzesło, strict. Zdobywając doświadczenie, tak, będziemy nowe rzeczy dostawali. To tak, zatrzymajmy. Na pauzie. Szybko. Dzięki za pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Świetnie. Czyli fajne, łatwe pieniądze. Dzięki za pomoc. Dwójka. Gracz. Agent Corle nie wykazał się niczym specjalnym, ale nie mam na co narzekać. Potrzebowałem kogoś od zaraz, a agent przybył z pomocą. No nie wiem, jak to szło lepiej zrobić, ale okej. Okay. Tu jest zadowolony. Tutaj też wpadł bonus. Więc wszyscy są szczęśliwi. A my mamy przed sobą poważne zadanie na nasze kolejne spotkanie. 75 tysięcy do wydania. Coś pięknego. Myślę, że coś idealnie na cały odcinek. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Corle. Trzymajcie się. Hej, hej.